Dobra, mamy złą wiadomość i dobrą wiadomość. Bo ta zła wiadomość jest taka, że nagraliśmy odcinek Outlast, a zła jest taka, że... Czy jest zła jest, że Outlast nagraliśmy, a... No, no chyba. A dobra, że nie ma naszego głosu. I nie musicie nagrywamy nas słuchać i nie musicie nas patrzeć. Naszą na to, że nam program się zawiesił, który nagrywa filmik z gry. Chcieliśmy powciskać, nie dało się go jakby zakończyć w filmiku. Wyszedłem. Chciałem już zapisać chociaż kamerkę, żeby już była i niechcący nacisnąłem na anuluj zamiast na zapisz, bo zazwyczaj było tak, że testy robiliśmy i ciągle takie, dobra, wyjdź, anuluj. I jak już weszłem z powrotem do gry, to już się dało zakończyć wtedy tym przyciskiem filmik. Więc po prostu będziecie musieli pooglądać ten filmik bez naszego komentarza. No. No. To miłego oglądania i możecie użyć waszą wyobraźnię, właśnie jak się boimy, robimy takie albo coś. On się bardzo srał. On bardziej. Tak, na pewno, już tak. Tak się ja gram jakby, co? No, on tak się srał, że po prostu to jest... Będzie się działo, nawet bez nas, jako komentatorów, będzie się działo. Trochę właściwie będzie momentów, gdzie będę siedział i czekał i nie wiedział, co robić. Ale tak. To się usunie, takie głupie. Nie, no co ty. Niech czekaj. Dobra, to zapraszam na odcinek. Cześć. No, cześć. A dobra.
Ha ha ha.
Who's down there? You're not one of them, are you? Quick, get in the dumb waiter if you want to live. Stay away! You got a choice here, buddy. Hey, you're that bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever, you must be exhausted. No, let's take a break, huh, buddy? You old two martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah, blah. Rowdier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. You're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stance. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and, no movies. And it'll give us a chance to talk. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable. Maybe people get scared. There's like to turn to God as anything else. And God died with the gold standard. We're onto a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. You paying attention? Don't pass that on me. There's still a lot for you to absorb. Better now, right? You understand what we achieved here? We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself! Ah.
cheating and he's still alive. Still the Sernicky Snakers. He works too well. They can control it. And you can't control it. Nobody! He'll find you! He'll kill you! Hold up there, buddy! Now! Dragon!